Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Burmistrz miasta i gminy Kępno otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. W trakcie sesji, która odbyła się 30 maja, otrzymał aprobatę większością głosów. Nie było uwag dotyczących realizacji budżetu. Planowane dochody na 2018 rok zamknęły się kwotą ponad 125 milionów złotych. Wydatki wyniosły ponad 143 miliony. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Komisja Budżetowa, Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa. Bardzo dziękuję w imieniu swoim, kierownictwa urzędu, wszystkich pracowników, współpracowników, jednostek podległych organizacji za tak jednoznaczne prawie wyrażenie opinii o naszej pracy za rok 2018. Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2018 rok i udzielili absolutorium. Podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania. W tym roku po raz pierwszy samorządy zobowiązane są do przedłożenia Radzie raportu o stanie gminy. Przepisy niezbyt precyzyjnie wskazują, co miałoby się znaleźć w takim raporcie oraz jaki ma być poziom szczegółowości tego dokumentu. W raporcie zawarliśmy wszystko to, co zostało przygotowane, co zostało zrealizowane na terenie miasta i gminy Kępno. W ten sposób trudno nie mówić o kilku inwestycjach kubaturowych, które na pewno zostały zrealizowane, dla większości, sądzę, zdecydowanej większości mieszkańców gminy Kępno są powodem do chwały, do dumy. Mam tutaj na myśli i krytą pływalnię, mam tutaj na myśli salę gimnastyczną w szkole podstawowej numer 1, mam tu na myśli i zrealizowaną inwestycję modernizacji kępińskiego kina, mam tutaj na myśli rozpoczęcie pierwszego etapu budowy klubu seniora w Kępnie, rozpoczęcie inwestycji biblioteki samorządowej, mam tu wreszcie na myśli zrealizowaną inwestycję w zakresie budowy mieszkań komunalnych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. W raporcie zaznaczono, że rok 2018 pod względem inwestycji drogowych w gminie był rekordowy. Rok 2018 to również rok rekordowy, jeżeli chodzi o inwestycje w szeroko rozumianą bazę sportową. Nigdy nie było takiego roku w historii samorządu kępińskiego, a on funkcjonuje już 29 lat, aby w ciągu jednego roku zrealizować 6 boisk ze sztuczną nawierzchnią, otrzymując na nie dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu.